Save the Bees, ratujmy pszczoły, to część projektu ekologicznego realizowanego w szkole podstawowej nr 4 w ramach Erasmus+. O tym, jak ważne w naszym życiu są pszczoły, uczyli się pierwszoklasiści z klasy pierwszej A. Projekt Erasmus+ jest w czwórce realizowany po raz pierwszy. Cel: nauka postaw proekologicznych. Rozpoczęliśmy współpracę z krajami takimi jak Litwa, Chorwacja, Włochy i Turcja. Od 2020 roku, konkretnie od listopada, realizujemy projekt o nazwie Zmiany klimatu, kultura i koleżeństwo, jedność czeka. Staramy się w naszych dzieciach rozbudzić postawy proekologiczne. Staramy się także zwiększyć ilość inicjatyw podejmowanych przez młodych ludzi w zakresie ochrony środowiska. Ciąg zajęć o pszczołach przygotowała Arleta Prałacz-Szpurek, wychowawczyni klasy. Dzieci poznały cykl życia pszczół i budowę roślin po angielsku. Zrealizowały gry, zabawy i zadania związane z tym najpożyteczniejszym z owadów. Wzięły też udział w lekcji praktycznej budowy domków dla pszczół murarek. Lekcję edukacyjną przeprowadził Kajetan Wydmuch, dziadek jednego z uczniów i pasjonat pszczelarstwa. W ramach projektu wybudowano kilka domków dla murarek. Pszczoły te nie żyją w ulach. Chętnie zasiedlają wąskie przestrzenie, takie jak szpary między deskami, przestrzeń między szyszkami, puste w środku łodygi czy nawet nawiercone otwory. Murarki to nieagresywne pszczoły, które nie mają odruchu obrony gniazda, dlatego ich obecność na terenie szkoły jest całkowicie bezpieczna. Domki zainstalowano na obrzeżach boiska, a wokół nich dzieci wysiały nasiona roślin miododajnych. Wszystko dlatego, że murarki szukają pokarmu w niewielkim zasięgu, zaledwie około 300 metrów od gniazda. Aby zasiedlić okolice szkoły murarkami, dla projektu sprowadzono kokony tych pszczół. Projekt ekologiczny Erasmus+ nie dotyczy jednak tylko tych najmłodszych. Staramy się zaangażować wszystkie klasy w naszej szkole. Mamy w planach założenie ogrodów na terenie szkoły. Każda z klas otrzyma skrzynkę, za którą będzie odpowiedzialna. W skrzynce oczywiście będziemy sadzić rośliny. Nasza szkoła już wzbogaciła się o nowe rośliny. Teren został obsadzony drzewami. Tutaj pomogły nam klasy ósme. Bardzo dziękujemy młodzieży za pomoc. W szkole stanął kompostownik. Planowana jest także ścieżka edukacyjna wokół boiska.